Witam serdecznie i zapraszam do wykonania kolejnej ozdoby bożonarodzeniowej. To będzie kolejne serduszko, które można wykorzystać nawet na prezent, taki niezobowiązujący, po prostu idąc do kogoś w gości. I zaczynamy od nabrania 97 oczek łańcuszka. Ja korzystam z tego, co ostatnio. Szydełko 1,25. No i taki kordonek. Ale zanim przejdę do pracy, to chciałabym pokazać element, nad którym ostatnio pracowałam. Coś takiego. Tak to wyszło. Bardzo mi się podoba. Praca przy tym była bardzo przyjemna. Właściwie no, nie nazwałabym tego pracą. To po prostu była sama radość. Także używałam sobie tych nowych wełenek, o których mówiłam już raz na jednym filmiku. Właśnie tej. No, ale mam jeszcze dwa takie kolory, które też zamierzam wykorzystać. To będzie trójkolorowy bieżniczek i też właśnie wykonywałam ten element przy pomocy tego szydełka. Także jeżeli ktoś miałby chęć już wkrótce działać ze mną, wykonywać kolejną pracę, to zachęcam. Ja będę robiła tym razem w trzech kolorach, bo też poczytałam komentarze od różnych pań, które właśnie no nie preferują tylko i wyłącznie białych prac. Mówię, a czemu nie? Spróbuję. I jeszcze zanim przejdę do działania, to taka prośba. W opisie podam mój mail. Bardzo bym prosiła o zdjęcia z prac, które Panie wykonały na Boże Narodzenie, a chciałabym zrobić taki filmik, niespodziankę na Wielkanoc, nie na Wielkanoc, na Wigilię z wszystkimi naszymi pracami, aby cieszył nasze oko i żeby zostało na pamiątkę. A teraz już zaczynamy i na początek, jak już mam 97 oczek łańcuszka, będzie to filet, więc tak jak mój ten sposób, zaczynam w środku od najszerszej części, żeby uniknąć dobierania po prostu kłopotliwego dobierania oczek, to po prostu zawsze sobie zaczynam w środku pracy, tam gdzie jest najszerszy motyw i dobieram 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, no i oczko brzegowe pełne, okienko pełne, dorabiam sobie jeszcze 3 słupki, no i mam oczywiście już pierwszą krateczkę pełną. Teraz będziemy wykonywać 10 pustych krateczek, czyli nabieramy 2 oczka łańcuszka, na dole pomijamy 2 oczka, a wkuwamy się w trzecie, wykonując po prostu słupek. I jeszcze raz 2 oczka, nawijam sobie nitkę, wkuwam się i wykonuję kolejne oczko. Jeszcze 8 pustych przede mną, czyli muszę mieć w sumie razem 10, czyli mam 3. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. No i 10. Następnie robimy 3 krateczki pełne. 3 kratki pełne
to 10 słupków obok siebie. Więc znowu mam 2 słupki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz po tych 10 słupkach, czyli 3 pełnych krateczkach, robimy 17 kratek pustych. Dosyć dużo. I tak jak poprzednio, pamiętamy, że nabieramy 2 oczka łańcuszka, a na dole opuszczamy 2. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14. Piętnaście, szesnaście, no i 17. Teraz robimy jeszcze tylko jedną kratkę pustą brzegową, czyli dorabiam sobie 3 słupki do istniejącego i pierwszy rządek już jest za nami. Nic trudnego. Ten wzór nie będzie skomplikowanym wzorem, ale liczę na fajny efekt. Ale tutaj już widzę, że źle wkułam szydełko i zrobi się przerwa. Zaciskam. No i mam pierwszy rządek za sobą, czyli jedno okienko pełne, 10 pustych, 3 pełne, 17 pustych i jedno pełne brzegowe. Jeszcze dla ciekawości nawet sprawdzę, ale myślę, że jakieś 15 cm, o nawet więcej, około 20. Około 20 szerokość naszej nowej pracy. Także to jest pierwszy rządek i proszę przemyśleć, czy ktoś chciałby wziąć udział i przysłać do mnie swoje zdjęcia swoich pięknych prac, które oczywiście bym opisała, kto wykonał,
i myślę, że to by było, mogło być coś fajnego. Zanim przejdziemy dalej, to spójrzmy jeszcze na ten pierwszy rządek, bo nie wiem, czy tam się czasami nie pomyliłam przy mówieniu. I mamy tak, jedną krateczkę pełną, później mamy 2, 4, 6, 8, 10 pustych, 3 pełne i no właśnie, 18 pustych. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pustych i jedna pełna brzegowa. Przewróćmy na drugą stronę, bo już drugi rządek wykonałam, żeby było szybciej i mniej monotonnie też na filmie. I mamy, ponawiamy po prostu ten brzeg i następnie robimy 14 pustych krateczek. Te kolejne 4 krateczki już sobie wypełniamy, 3 ponawiamy i jeszcze wypełniamy jedną. Czyli w sumie mamy 8 kratek pełnych, a 8 pełnych to 25 słupków obok siebie. Teraz tu 9 kratek pustych i jedna pełna. I możemy już sobie przełożyć na drugą stronę. Zaczynamy oczywiście od krateczki pełnej. Już mam trzeci rządek za sobą. I patrząc oczywiście od prawej strony, mamy jedną krateczkę pełną. Później sobie ponowiłyśmy 9 pustych kratek. I teraz na przemian pełna, pusta, pełna. Dwie puste, dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie, a dalej już mamy krateczki puste. Jest ich 15 i jedna kratka pełna. My idziemy w górę motywu, to będzie serduszko, więc taki kształt. No a jak dołączymy nitkę ku dołowi, to będzie nam szybciej schodziło z szydełka, no bo przecież będziemy sobie zmniejszać ustawicznie. No i przechodzimy dalej. Omówię już piąty. Piąty chyba. Raz, dwa, trzy. A przepraszam, czwarty rządek. I mamy tak, na początek kratka pełna. Później mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14 kratek pustych, jedną pełną, czyli 4 słupki, jedną pustą, jedną pełną, jedną pustą, dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie i dalej raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kratek pustych i jedną pełną. Teraz sobie przerzucimy na drugą stronę, przechodzimy do piątego rządku, zaczynamy od pełnej kratki brzegowej. Omawiamy rządek piąty, ja już zaczęłam kolejny, ale przejdźmy do piątego i mamy tak, jedną kratkę pełną, patrząc oczywiście od prawej strony, czyli tam, gdzie zaczynałyśmy robótkę. Następnie mamy 10 krateczek pustych, jeszcze sprawdzę, 2, 4, 6, 8, 10, zgadza się, jedna pełna, jedna pusta, dwie pełne, dwie puste, dwie pełne i dalej mamy rządek kratek pustych, chyba jest ich 13, 2, 4, 6, 8, 10, tak zgadza się, 13 pustych i jedna pełna. Ja już sobie zaczęłam szósty rządek, aby nie przedłużać i mamy tak, jedną kratkę pełną brzegową, następnie 12 pustych, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tak, jedną pełną, następnie znowu wykonujemy jedną krateczkę pustą, po tej pustej dorabiam 3 słupki, czyli robię po prostu kratkę pełną. Jedna kratka pusta. Dwie krateczki pełne. No, dwie pełne to pamiętamy przecież, że to jest 7 słupków obok siebie. Jeszcze sprawdźmy, czy się zgadza. Zgadza się. No i właśnie po tych dwóch kratkach pełnych robimy sobie dwie krateczki puste. I ostatnia kratka w tym rządku, kratka z motywu oczywiście, jest kratką pełną, więc
Tu sobie tylko ponawiam, do końca rządku już ponawiam, czyli ta jedna kratka pełna i dalej, jak pamiętam, 10 pustych. Raz, dwa, cztery, sześć, tak. Czyli 10 pustych i kończymy rządek tą jedną kratką pełną brzegową. Oj, coś tutaj mi blokuje. No i właśnie dobiłam do brzegu, do końca tego rządku. Popatrzmy jeszcze raz, omówmy sobie, żeby nie było pomyłek. I mamy jedną kratkę pełną brzegową. Następnie mamy 12 kratek pustych, jedną pełną, jedną pustą, jedną pełną, jedną pustą, dwie pełne, dwie puste, jedna pełna, no i 10 krateczek pustych i jedna pełna brzegowa. Teraz możemy już przerzucić na drugą stronę i dziergamy dalej. I tak przechodzimy do siódmego rządku i tutaj już sobie zmniejszamy o jedną kratkę, więc ja muszę się przedostać oczkami ścisłymi na czwarty słupek. Jestem w tym miejscu i z tego czwartego słupka startuję, wykonuję trzy oczka na pierwszy słupek. No i wypełniam tą pierwszą krateczkę, bo ma być to również kratka pełna brzegowa. No i co dalej? Dalej wykonuję 12 oczek pustych. Będzie to najłatwiejszy rządek chyba w tym serduszku, bo to będzie serduszko, ponieważ będzie tutaj tylko jedna kratka pełna. Czyli mam dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i tutaj właśnie robimy tą jedną pełną kratkę, czyli tam nad tym motywem, gdzie były dwie pełne krateczki obok siebie, jedna pełna to cztery słupki. No i dalej po prostu wykonujemy krateczki puste. O, już tutaj do końca rządku, ale kończymy w tym miejscu. I tą ostatnią krateczkę sobie wypełniamy, czyli będziemy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pustych kratek i jedną pełną. Więc dla podsumowania to tak. Rządek siódmy. Zmniejszamy z prawej i z lewej strony o jedno oczko. Zaczynamy od jednego okienka pełnego, brzegowego. Następnie 12 krateczek pustych, jedna pełna, 16 krateczek pustych i jedna pełna brzegowa, która przy okazji zmniejsza nam robótkę o jedną krateczkę. No i popatrzmy na ósmy rządek.
bez zmniejszenia, czyli w tym samym miejscu i mamy znowu tylko jedną pełną krateczkę, czyli tu ponowiłyśmy sobie kratkę pełną brzegową, następnie 14 pustych, jedna pełna, 14 pustych, no i pełna brzegowa. A teraz już będziemy robić ten typowy kształt dla serduszka, mówię o tych dwóch półkulach na górze i tutaj sobie już przejdziemy, bo będziemy tylko robić prawą stronę, a myślę, że lewą to już spokojnie damy radę samodzielnie, no bo to tylko cztery rządki. Trzy oczka łańcuszka do góry. Dobieramy sobie jeszcze jeden słupek i tutaj ponawiam. I teraz potrzebuję 12 pustych krateczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, no 12 i teraz ta jedna pełna brzegowa. No akurat telefon przerwał, ale 9 rządek skończony, czyli mamy dwie pełne kratki po bokach. Dojechałyśmy do tej środkowej 14 krateczki przed, bo to już będzie ten kształt. Przerzucamy na drugą stronę i tutaj sobie zmniejszamy również o jedną kratkę pełną. No i z tego miejsca startujemy, trzy oczka do góry na pierwszy słupek i jeszcze te dwa słupki i teraz tu po środku damy 10 pustych krateczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, no i dziesięć. I tutaj znowu sobie zmniejszamy, czyli na tej pustej krateczce robimy kratkę po prostu pełną. I teraz jak popatrzymy, aha, to był 10 już rządek, to już nam się ten kształt tak fajnie tutaj uwydatnia. I przechodzimy do kolejnego rządku, to już będzie przedostatni rządek. Przechodzimy w takim razie na ten czwarty słupek. O, z czwartego słupka startujemy. Standardowo 3 oczka na pierwszy. Dodatkowo 3 słupki dokładam. No i tutaj, jak się nie mylę, będziemy miały chyba 7 pustych krateczek, ale zaraz jeszcze popatrzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i tutaj zostały nam dwie puste krateczki. Ja je po prostu zapełniam, czyli
7 słupków obok siebie i jest to po prostu przedostatni rządek. W identyczny sposób będziemy robić po lewej stronie, tyle że mówię, odbicie lustrzane oczywiście musimy stosować. O, i teraz przerzucamy na drugą stronę i teraz musimy przejść sobie oczkami ścisłymi na ostatni słupek. I musimy wypełnić wszystkie te puste krateczki, jest ich 7, to już jest ostatni rządek, czyli potrzebujemy 22 słupki obok siebie. 3 oczka na pierwszy, na mostku wykonujemy 2 słupki. Teraz czwarty już mamy i tak sobie działamy, aż, a może wspólnie zróbmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O. I koniec. Tak to wyszło. I teraz robimy symetrycznie tą drugą stronę. To już damy radę. Po prostu musimy dowiązać sobie nitkę. O, tak jak tu mamy o jedno dalej, więc tu w tym miejscu. I sobie po prostu działamy identycznie, jak po tej no, prawej stronie wykonałyśmy. O, tak jak tu działałyśmy. I mamy pierwszy rządek od dowiązanej nitki. Ja dowiązałam sobie z tej strony, czyli od przeciwnej, gdzie dowiązywałam, gdzie miałam nitkę, która była początkiem robótki, no bo tą nitką musiałam to tutaj ukryć, nie chciałam, żeby się po prostu dublowały. Więc zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. Mamy jedną krateczkę pełną brzegową. Następnie mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 kratek pustych, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie i do końca już mamy kratki puste, a jest ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. No i oczywiście ta jedna brzegowa po zmniejszeniu. Przewracamy na drugą stronę, ponawiamy pierwszą kratkę. Jest to kratka pełna brzegowa. Ok, następnie robimy 9 krateczek pustych. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7, 8, no i 9. Po tych 9 kratkach pustych robimy 4 krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Ja już mam 2 kratki pełne. No i jeszcze 2 przede mną. O. Po tych 4 pełnych
Wykonuję sobie cztery krateczki puste. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zrobimy sobie sześć krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. Czyli musimy zapełnić pierwszą i ostatnią kratkę za motywem z poprzedniego rządku. No i tutaj sobie teraz dorabiam trzy słupki i to już będę miała komplet pełnych kratek, czyli wzór już mam wykonany na ten rządek, tak on wygląda, a dalej sobie już wykonuję tylko kratki puste, czyli sześć, jak dobrze liczę, zaraz jeszcze sprawdzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jedna kratka pełna brzegowa. No i popatrzmy, jak nam to wyszło w tym momencie, czyli jeszcze raz mamy jedną kratkę pełną brzegową, następnie mamy 9 kratek pustych, 4 pełne, 4 puste, 6 pełnych, 6 pustych i jedna pełna brzegowa. Przerzucamy na drugą stronę i będziemy zmniejszać o jedną krateczkę. No i mamy drugi rządek od dowiązanej nitki. Zmniejszyłyśmy o jedną krateczkę i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pustych kratek. Następnie cały szpaler kratek pełnych kończymy aż za motywem. Czyli tak, mamy tu siedem pustych, następnie cały szpalerek kratek pełnych i dwa, cztery, sześć kratek pustych i ostatnia kratka brzegowa pełna. Przeliczmy, ile tu mamy słupków. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 4, 6, 8, 32, 4, 6, 8, 40, 44 słupki obok siebie. Przerzucamy już sobie na drugą stronę. I zaczynamy w tym samym miejscu. O, właśnie się spruło jedno. Ale jeszcze raz trzy oczka. Łańcuszka do góry na pierwszy słupek. Dorabiamy jeszcze trzy słupki. I teraz po środku będziemy miały również taki długi szpaler pełnych kratek, a z prawej i z lewej strony po 7 krateczek pustych. Czyli tu mam 2, 4, 6, czyli tutaj robię jeszcze jedną pustą krateczkę.
No właśnie, w takim razie muszę zacząć od 7 kratek pustych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no i 7. Mam 7 pustych kratek i teraz tak naprawdę sobie ponawiam te wszystkie słupki. Czyli ile to tam wyszło? Chyba 40 nam zostało. Albo 41. Mniejsza z tym. W każdym razie cały ten motyw 1 do 1 muszę ponowić. Już mam 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39 i 40. Czyli dobrze policzyłam, 40 słupków musimy mieć obok siebie. No i tutaj już ponawiamy. Musimy wykonać 7 pustych kratek i jedną pełną brzegową. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7. No i ta jedna brzegowa, więc ta druga krateczka drugi rządek od dowiązanej nitki mamy drugi. O nie, już czwarty. Czwarty rządek od dowiązanej nitki. No oczywiście, raz, dwa, trzy, cztery. Więc ten czwarty rządeczek mamy już ze sobą, już powoli wyłania nam się wyczekiwany kształt.